Kasia jest jak tętnica, która krwistą czerwienią faktycznie żyje. No i teraz proszę mnie zapytać, jaką bieliznę Katarzyna nosi, bo w końcu jestem seksuologiem. Również czerwoną, ale też czarną. I zdradzam sekrety kulis chyba najbardziej intymnych. No Kasia jest przede wszystkim atrakcyjną kobietą. Jest wnikliwa, jest też pracowita. No i co jest ważne dla pisarza, dba o swój warsztat. To jest bardzo dobra osoba. To, jak traktuje przyjaciół, to w jaki sposób odzywa się do swojej córki, jaką mają relację, jak dba o swojego psa Łukasza chociażby. Jest naprawdę dobrym człowiekiem. Ona zawsze jest bardzo dobrze ubrana i ona uwielbia się dobrze ubrać i ma zawsze dobre ciuchy. Czy będzie w dresie w domu, czy będzie właśnie na zewnątrz. Czy według pana Katarzyna Bonda zasłużyła na kulisy sławy w uwadze w TVN? Oczywiście, że tak. I nie mogę powiedzieć inaczej, bo z autorką kryminałów to jest tak. Nie podpadaj Katarzynie Bondzie, bo zrobi z ciebie bohatera swojej książki, a później cię uśmierci. Chciałam zostać pianistką. To było moje marzenie i od 5 roku życia grałam na fortepianie do końca właściwie liceum. Kochałam to bardzo i byłam absolutnie przekonana, że będę wirtuozem, że będę pianistką, że będę koncertowała, jakby bo to w ogóle było dla mnie, to był mój plan. To co się stało, że pani została tą wybitną pianistką, wygrywającą konkurs chopinowski? Mi publiczność przeszkadzała. Po prostu ja nie potrzebowałam się popisywać, ja po prostu chciałam tylko grać. I moja pani profesor mi powiedziała, pamiętam tylko jedno zdanie, dlatego że to było dla mnie tak wstrząsające i porażające. Ona powiedziała, Kasiu, ale jest bardzo wiele pięknych dziedzin sztuk. Na przykład fotografia jest ciekawa. Byłam wściekła. Ja nie byłam zrozpaczona. To był gniew. Ja poszłam do amfiteatru w Hajnówce, bo pochodzę z Hajnówki. Ja pamiętam, że ja znalazłam sobie takie miejsce na szczycie tego amfiteatru, usiadłam. I byłam jak zwierzę, po prostu z wściekłości. I wtedy postanowiłam sobie, że więcej nigdy nie usiądę do pianina. Słowa dotrzymałam. Nigdy pani już potem nie zagrała? Nigdy. I postanowiłam sobie wtedy, że w takim razie ja stąd wyjadę, będę dziennikarką, będę miała przygodowe życie. Tak jakby pan otworzył okno i wpuszczał nowe powietrze do swojego życia. I dziennikarstwo było substytutem. Jak siadam do komputera, do klawiatury, to ja dokładnie czuję to samo, co wtedy. Jakby pracuję nie w dźwiękach, ale słowa też mają melodię, jakby zdania mają rytm, to wszystko jest to samo. Ja się zanurzam, nawet teraz mam dreszcze, jak to mówię, naprawdę. To jest coś takiego, czyli czasem musi pan wykonać taką wielką drogę i nie zdaje sobie pan sprawy, że te decyzje, które są po kolei, tak naprawdę doprowadzają dokładnie do tego samego i moje marzenie się spełniło. Jakby pisząc książkę, jestem w mojej jaskini, w moim gabinecie, siedzę w mojej norze, nikt mi nie przeszkadza, nikt mi nie patrzy na ręce. Potrafię pisać po kilkanaście godzin i zapominam o ciele, dokładnie tak samo jak wtedy. Podczas grania? Tak. To ona? Tak. Wyjdzie z tego co dobrego? Dużo się tam nauczyła. Wiedza wiedzą. Wszyscy pamiętają, dlaczego odeszła.